O co chodzi z tym typem? Nie mam pojęcia właśnie. Jakiś typ za nami łazi. Stary, nie łaź za nami. Masz ze mną zdjęcie zrobić, w tym momencie! Ale robiłem to zdjęcie. Ale się nie... Ale już się uspokój! Robisz teraz ze mną zdjęcie, nie zobacz. Nie interweniować, nie wiem o co tu chodzi, nie? Dobrze, no to zróbmy zdjęcie, ale... Zrobimy zdjęcie ostatni raz, jeszcze raz. Już więcej nie robimy... Nie, w ogóle nie rób z nami zdjęcia, bo się nie odczepi! Chodźcie się, ruszcie! Ale, dobra, ale... No już zróbmy te zdjęcia, no. Dobra, wielka, nie nagrywa. Weź to. Nie, to będziemy się tak bawić kotka i myszkę? No nie wiem, stoi tam teraz, przed chwilą łaził, cały czas łazi za nami, ja nie wiem o co chodzi. Typ od nas chodzi za 40 minut za nami. Od godziny po nas, stary, jakie 40 minut? Nie, 40 minut. Dlaczego przed nim nie uciekamy? Czemu wy w ogóle nic mu nie powiecie? Nawet jak przed chwilą, stary, nawet jak przed chwilą z dreziarzem byłem w sklepie, to on przez szybę się patrzył. Ogólnie to mieliśmy nagrać inny film, widzowie, ale ten typ cały czas za nami łazi, po prostu nie daje nam tego filmu nagrać. W sensie jest bardzo naprawczywy, podszedł do nas trzykrotnie po zdjęcie. No teraz już włączyliśmy kamerę tą może się speszył. Nagraliśmy na relację normalnie na Instastory, co ten człowiek robi. Nie wiem, nie wiem czy nagrać z tego film? Nagrajmy z tego ale filmu. Ale nie można pokazywać. To będziemy nagrywać, jak on za nami chodzi, a my sobie idziemy. No to w zajebisty odcinek. Nie, mi się wydaje, że to się wydarzy, nie? Dzisiaj. No na pewno ma jakieś zamiary do... Wsiądźmy sam z tego. Nie, nagrajmy z tego film, Wielka. No tak, jeszcze go później. Dobra, chodźmy stąd. Dreziarz, chodź. Chodźmy stąd, nie, przywitam się później, bo nie chcę. Ty, on za nami idzie, patrz. Idzie, ale... pa. I teraz się zatrzymał i udaje, że gdyby nigdy nic, tak? Jakiś dziwny. Coś zrobi. Nic nie zrobi, Wielka. Witam normalnie na filmie i zaczynam od filmu. Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i dzisiaj nagramy Wam relację z tego, że chodzi za nami ten typ. Jeżeli Ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dołącz do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, czyli naszego kanału. Po prostu udawajmy, że nagrywamy jakiegoś luźnego vloga, nie patrzcie się w jego stronę. Po prostu udawajmy, że wszystko jest okej. I zobaczymy, co on zrobi. Ale go tak zaatakować też tutaj na środku parku, to też chyba... Tak. Ale czemu tego chcesz atakować? Ja chcę nagrać tego dobry film. No łazi za mną, z jakiej racji on za mną chodzi w ogóle, przepraszam bardzo. On sobie może tak nie obserwować, a w tym momencie jestem cały czas obserwowany i to jest dla mnie niekomfortowe. Nie może niczego załatwić siłą, jak ty to powiedziałeś. Czasami można, tym bardziej, że to jest plac zabaw, przepraszam bardzo, tu są dzieci i on jest w tym momencie niebezpieczny, bo ja nie wiem, kim on jest. Nie wiemy, jakie ma zamiary. Dzieci dochodzą, tak? Zobacz, plac zabaw tutaj jest. Gdzie jest zakryty? Furtka otwarta, Viola. On może w każdej chwili tam wejść i co, na dzieciaki też się tak patrzy? Przepraszam bardzo. Dzieci sobie chodzą w plac, w piaskownicy się bawią, grabkami, tworzą sobie różne babki. Dziwne to jest. Wszystko robią, a on sobie łazi i obserwuje? Przy placu zabaw to jest podejrzane. Dobra, podejrzane. Chodźmy normalnie, może pójdziemy do restauracji, tam mamy kawiarnię, siądziemy sobie w kawiarni i tyle. Idzie za nami? No idzie, cały czas, stary. Przy placu zabaw. Chodźmy do kawiarni. Chodźmy do kawiarni, usiądziemy na spokojnie i zobaczymy po prostu. Ile to już będzie? Z dwie godziny już za nami łazi tak łącznie, nie? Dobra, chodźmy do tej restauracji, tak jak było mówione. Ale jak ty chcesz tam wejść? W sensie, on i tak pójdzie za nami. Ochrona go wypieprzy. A wtedy go słuchaj, zgubimy. Tam jest ochrona, tam są odpowiednie służby. Mówisz takiemu ochroniarzowi, żeby kogoś wyprowadził i go wyprowadza. Patrz, idzie. Mam się iść do niego? Nie, mam, na razie mam do niego nie iść? No pytam się. Na razie nie mam tu zrobić szopkę na środku nie Warszawy? Nie reaguj na razie. Ten tego typa nie ma, teraz inni nas obserwują. Ale każdy nas patrzy, każdy nas ale tutaj tak jest, bo nie obserwują dopóki czegoś nie zamówimy, to nie będą się nas patrzeć. Nie, po prostu dziwnie. Nie, po prostu nie. Taka aura tutaj, taki klimat w tym miejscu, więc trzeba się przyzwyczaić. Każdy, dosłownie każdy się na nas patrzy. Nie możemy nic zrobić. Ja się nie czuję tutaj na przykład komfortowo. Patrząc mi na ręce, co wlewam do soku, czy wlewam wodę, czy wlewam sok, czy wlewam piwo, każdy mnie obserwuje. Ale nie ma tego typa, dziwne, nie? Nie poszedł za nami. Dobrze, może. Może dobrze, że jest tak z nim. No, musimy zwiększyć to naprawdę. Zjemy sobie spokojnie i wrócimy do domu, coś tam może nagramy jeszcze po drodze. No możemy zjeść, spokojnie. No ja się cieszę, że nie ma tego typa. Ale on tutaj dosyć, że to jest takie trochę miejsce na poziomie, więc troszeczkę jest ochrona, wszystko, więc... Jak coś, nie to weźmiemy odpowiedniego człowieka i go wyprowadzą. Ja nie widzę. Tutaj zrobię tak? I go nie będzie, znikł. Ale za co, tak naprawdę? Za to, że nas obserwuje no przez cały pamiętaj, że nie można przebywać w restauracji i nic nie kupywać. A po co im taki klient, który nic nie kupuje? A może kupi? I co wtedy? Dobra, nie no, musimy go... Mam nadzieję, że to nie przyjdzie oczywiście. Najwyżej ktoś go tutaj z obsługi nasze wyprosi, spekulacje. Tak? Co? Wyprosi go ktoś z obsługi i tyle, powiemy, że niechciany gość. Przecież oni powinni dbać o klienta, tak? Właśnie. Muszą o nas zadbać, żebyśmy komfortowo zjedli. Nie wierzę. Tu
wyrwał. Nie, stary. Jak on się tutaj znalazł? Ale on nie wchodził za nami. Wiolka, ty nagrałaś sesory, czy kto? Coś nagrywa. Nikt, ale nikt, nie, 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 nikt nie nagrywał. To jest psychol. Ale on robi z nas debila w tym momencie. Przecież wiadomo, że my się skapnęliśmy i zorientowaliśmy, że on za nami chodzi, co on robi z nas debila, że przejdzie jak gdyby nigdy nic i my tego nie zauważymy. Najlepsze jest to, on myśli, że jest niewidzialny, czy co? Dobra, nie wiem, wyjdziemy z restauracji i ja muszę z nim pogadać, nie? I co? Nie idzie za nami. Nie no, został tam gdzieś. Dobra. On zadpuścił. Okay, idźmy do auta i pojedźmy stąd, tak? Nie, nie jedziemy stąd. Ja jedziemy stąd. Ale ciekawe, ale co taki człowiek ma w głowie. Po co porozmawiać? Jak po co porozmawiać? No przecież to nie jest normalne. Nie będziemy rozmawiać. Wsiądziemy do auta i nas nie ma. Wsiadamy do auta i nas nie ma. A ty chcesz porozmawiać z Ingredios? A no tak, psycholog się dogada, masz rację. No przecież to nie jest normalne. Żebyś wiedziała. Ale ja bym wolał do domu wrócić, nie? Tak osobiście. Ale człowieku, ty płacisz za nami przez cały dzień, jest nienormalny, chcesz z nim to wyjaśnić i chcesz, byś za przeproszeniem od nas. Dobra, ja chcę wiedzieć, co on ma w głowie, albo go... On, stary, ma wodę w głowie, a nie co ma w głowie. Znaczy, no może to jest jakiś psychofan. No właśnie, nie widzisz? Łazi za nami od 3 godzin gdzieś. Ale jest podpieszony, w sensie podchodzi do nas 4 razy do nas, to zjedzie dzisiaj podszedł. Nie wiem, stary, zjedźmy na dół, wsiądźmy do auta i do domu, tak? Może lubi tak obserwować ludzi. Akcja zawika do domu. Dobra, i dziękujemy. On siedzi za mną? Tak. Naprawdę siedzi za mną? Centralnie za tobą. To jest straszne, w sensie, ja nie wiem, co taki człowiek ma w głowie. Nie nagrywaj go aż tak perfidnie, nagrywaj mnie. I co, ale normalnie pan skończy na migapi? Tak. Wiesz co, ja już chyba... Pił przed chwilą sobie kole, teraz przestał i ciągle nas patrzy. Zwracam na to uwagi, bo... W sensie, ja się czuję trochę strefowany, nie? Ja też. A myślisz, że ja nie? Patrzy mi się w oczy. Ty chociaż jesteś odwrócony. Nie wiem, wychodzimy z restauracji, dopijemy herbatę i wychodzimy. On mówi tylko kole, nie? On nie jadł z nami. Nie. Piję tą kolę już od, nie wiem, 20-30 minut. Nie wiem, ja już staram się nie zwracać na to po prostu uwagi, nie? To jest krępujące, ale traktuję go jak powietrze. Dobra. Powiem wam, że dobrze, że... Możesz jechać szybciej? Że pojechaliśmy. No już wyjeżdżamy, spokojnie, no. Co jest, kurde? Co jest, typie? Halo! Aż o głowę się uderzyłem. Co? Wow! Weź, odejdź, odejdź. Jedzenie mi wypadło! Co to ma być? To jest chore. To jest chore, stary. Dobra, weź, tak? Uciekaj! Dobra, przed czym ja mam uciekać? Po prostu typ jest chory. Przed czym ja mam uciekać? Widziałaś, co zrobił? Wyszedł na ulicę po prostu. Zablokuj wszystkie drzwi. Stary, on łazi jeszcze. Jeszcze idzie. Nie, dobra, nie, to chyba trzeba inaczej wyjaśnić. On idzie, normalnie idzie za nami. Normalnie idzie. Ale on się nie poddaje. To jest chore. Zaparte, leci za nami. Wyskoczył pod auto. On by mógł się zabić. Stary. Ale równie dobrze. Ale równie dobrze. Pa, biegnie. Pa, widzisz go? Nie, jego to jara. Możesz się wyjechać tym gównem? No biega za nami, cały czas za nami. Dobra, róbmy kółko może. Co ty taki dredziarz? Przyjęty. No przejęty jestem, no, tą całą sytuacją. Męczy mnie już ta Warszawa, te latanie po tym mieście, to jest chore, to jest chore, stary. Psychol po prostu się nas uczepił. Słuchaj, ja chcę z nim porozmawiać, dodaję w tym momencie Instastory i ja na niego tu nie! Ja też jestem za Wiolką. Nie rób tego, nie! Ja chcę z nim porozmawiać, nie? Ja chcę z nim porozmawiać i po prostu wyjaśnić tą sytuację, bo to jest chore, nie? Ja nie chcę. On skakuje za maskę, przecież on ci może coś zrobić. Co on mi może zrobić? To ja mu właśnie mogę coś zrobić. Właśnie w tym jest problem. A byś nie wskoczył na maskę, co ty pieprzysz? Jest Wiolka. No wyskoczył przed maskę. No przed maskę, ale nie, na maskę. Ale chodzi o to, ja stawiam Instastory i ja chcę z tym typem jednak porozmawiać i trzeba go wyjaśnić. Trzeba go po prostu wyjaśnić. No dobra, niech, no dobra, może lepiej niech, może ma rację, ma trochę racji. Ale pokażmy przed kamerami, ośmieszmy go. Ośmieszmy go. Dobra, stawaj przed relacją. Stawaj relację. Stary, mamy kamerę, trzeba go ośmieszyć. To jest chore, że próbujecie do niego, zamiast pojechać do domu normalnie. Ale co, ja mam specjalnie wracać do domu, dlatego że ktoś mnie obserwuje? Może ja nie chcę wracać do domu. Cały dzień typ mnie nęka, łazi za mną, męczy mnie. Ile godzin? Ile to już? To już trwa 4 godziny. Ja nie mogę w spokoju sobie zrobić zakupów, wyjść na miasto, bo chłop za mną łazi. No ma rację trochę dredziarz, Wiolka, ma rację trochę. Spotkajmy się z nim, jak będzie jakiś problem, to go łamiemy. To jest moja decyzja. Jak... No ty to już widzę, jak go łamiesz. No, dobra, ja nieważne. Story, ale i inaczej się dogadamy na pewno z nim, tak? Jeśli będzie miał jakieś złe zamiary, a jeśli nie, no to powiemy mu, że nas irytuje, przeszkadza nam i że dziękujemy już za dzień. Widzę, do widzenia. No i co, nie ma tego typa. Jesteście pewni? No ale wiesz, to jest jednak Warszawka. No ja też nie widzę. To nie było daleko od tego miejsca. No nie, to było bardzo blisko. Ile to było? Doszedłby z buta, jeżeli by rzeczywiście oglądał nasze relacje w 10 minut. 5-10 minut. Dobra, to co czekamy? Ale jakby był serio psychofanem, to na
nawet szybciej, nie? W sumie z jednej strony po co na niego w ogóle marnować czas? Dobra, zróbmy coś, co mamy robić. Jeszcze 10 minut i śpieszamy. 10 minut i uciekamy. Proszę. Ale gdzie ty się śpieszysz? Ale gdzie ty się śpieszysz, naprawdę? Jakie masz ważniejsze sprawy, powiedz, w tym momencie, żeby zrobić? Powiedz mi, co masz teraz innego dalej do roboty? Normalny film nagrywać, a nie gadać z jakimś psycholem? Jakim normalny film? Ten film już od samego początku nie jest normalny. Dobra, wracamy do samochodu. Nie wracamy, bo nie ma. Bardzo dobrze, że go nie ma. My też jesteście nienormalni. Ja już się zmęczyłem. Co? No co mnie zatrzymuje? To on? Dobra, chodzimy. Stary, jest sprawa, nie? No pluję się do ciebie, czemu łazisz do nami? Dobra, usiądź. Siadaj. Weź, teraz będziesz się tłumaczył. Dobra, stary, ja się do ciebie pluję. Wytłumacz czemu nie ty do mnie. Czemu nas prześladujesz? Jaki masz problem? Macie czas, to się głupio uśmiechać. Ale co wy tam chcecie? No co od ciebie chcemy? Łazisz za nami cały dzień. Gdzie, ja? Ale nie udawaj. O co ci chodzi? Powiedz po prostu, czego od nas chcesz. Jeszcze raz cię zobaczę wokół naszego terenu, że nas śledzisz, łazisz za nami. Będziesz miał przyjemność. Nie uśmiecha się tak głupio, po co się tak głupio uśmiechać? Nie, to jest żałosne, nie? A ja tu chodzisz za nami przez cały dzień. Masz ostatnie ostrzeżenie i dostajesz liścia, czaisz? Komuś, daj sobie z nim spokój, nie widzisz, że on... No i co się głupio uśmiechać? Ty jesteś psychiczny jakiś gość. Bawicie coś? Jesteś chory na głowę, psychiczny. Jestem chory. Psychol, dobra. Daj ci ostatnie ostrzeżenie. Radzę ci nie podchodzić. Nie podchodź do nas, bo inaczej... Kamera ci już nagrała. Teraz to wy podchodzicie, się prójecie do mnie i co? Dobra, kamera... Nie. Hipokryta. Hipokryta najgorszy, nie? Co to myślałeś, że co on ci powie? Że jest jakiś normalny? On jest jakiś chory na głowę, stary. Co sądziłeś, że on ci psychol ci powie? No co? No dostał ostrzeżenie. A co miałem to zostawić bez niczego? Widzę, że nas obserwuje, to chyba muszę jakoś zareagować jakkolwiek. Jak on wyskakuje nam przed jadącym samochodem, to myślisz, że się ciebie przestraszy? A ciebie się przestraszy? A ja nie próbowałam go przestraszyć. Dobra, przyjechaliśmy tutaj na dworzec, żeby odebrać konserwatora i on przyjechał ze swoim trenerem, także jak przyjedzie ze swoim trenerem, to wydaje mi się, że ten trener to od tego typa to pewno mówisz. Na raz złamie. Ile on lat ćwiczył? Z 12, 15? Nie, on to całe życie. Także jeżeli ten typ po prostu do nas podskoczy albo będzie tutaj, nie wiem, się rzucać, to ten typ podejdzie pół z liścia i on leży. Cześć. Słuchaj, co będzie tak długo, ale cały dzień nas psychol. Siema. Chodzi za nami. To co mamy tam? No co, i co chodzi? Psychol jakiś. On łazi za nami i nie daje nam spokoju. Cały czas za nami chodzi, już go raz spotkaliśmy, opieprzyliśmy go i powiedzieliśmy, że lepiej, żeby tego nie robił. Spóźniliśmy, ale łazi cały dzień za nami. Musieliśmy po prostu wyjaśnić sprawę, podeszliśmy do niego normalnie. I była taka sytuacja, że on się w ogóle nie przyznawał do tego, że... Że łaził za nami przez cały dzień. Cześć? Ty pierwszy jest chory. Jeszcze wyszedł nam przed maskę samochodu, rozumiesz? Mało co nie zabiliśmy. Na środku ulicy, na środku Warszawy, mało co nie stracił życia. Tyle czasu, przez to, że mamy psycholata? Tak. I trzeba go chyba wyjaśnić, co? Też tak uważam. Nie wiem, nie, stary. Ale pewnie nas śledzi jak zawsze. Co, można co, ciężko story nagrać na Instagramie? Zaraz się pojawi. Ty, dawajcie, jak do jakiegoś parku go zaprowadzimy tak, żeby nie było świadków żadnych. Z parku już na początku byliśmy. Tak, nic z tego, no i wrócimy. Wrócimy do parku, a to nie żeby nie było żadnych świadków. No tak. To, ale nie możemy takich rzeczy nagrywać na kamerę. Na pewno chcemy iść w takie miejsce, w sensie to jest, no nie wiem, creepy trochę. No to jest ryzyko. Ale no chyba z nimi się nie powinniśmy bać. Jakie ryzyko? No z nimi nie ma ryzyka, no tylko wiem, po prostu chodzi... Nic nie widać, nie? Nie wiem, gdzie my jesteśmy. Ale jak on nas strzeli, to tak... Dobra, idziemy. Przestań, nikt nie widzi. Poradzimy sobie, no. Ja nic nie widzę, totalnie nic nie widzę. Nie? No, tak nikt nic nie widzi. No bo świecisz w siebie zamiast do przodu. A, i to jest bezprzypałowe takie miejsce? Nie, no trochę jest przypałowe, ale on i tak się nie skapnie. Dobra, dodawaj relację, Dredziarz, że jesteśmy na łazienkę. Może wszyscy dodamy, żeby mieć pewność, że na pewno przyjdzie. Wydaje mi się, że on ogląda wszystkich. No. A tak to będzie przypałowe, jeżeli dodamy wszyscy... Dobra, to zaraz dodaję relację i co, zobaczymy, czy przyjdzie, czy nie. A wiecie w ogóle, jak on wygląda? Wrzucamy się, jak wygląda? No, jak przy duży, mały, włosy, średni, coś, wyższy od wyższy ode mnie, ale chudy. Szczupły, spokojnie, no bez problemu. Na jednego trzeba go położyć. Tak, także nie ma. Ty ja na nim potrenuję, nie? Nie ma w ogóle się czego bać. No zobaczmy. Wybiła godzina. Taka. Wybiła godzina chyba jego śmierć. I co, idzie ten psycholog? Nie wiem, na razie pusto. Czekamy już nie? Tak 20-30 minut. No ja nic nie widzę, nie? Chyba odpuścił. No. Nie bardzo dobrze. To zaraz będziemy mogli wrócić do domu sobie spokojnie. Nie wiem, ja już chcę wracać do domu. A co nie on pewnie? On? Co? Ale czego ty od nas chcesz, człowieku? Ale co, ja tu być nie mogę? Nie, nie możesz. Ale co, dlaczego łazisz za nami? Nie, nie dotykaj. O co ci chodzi? Zaraz się ktoś inny dotknie, bo... Nie. Tak, ciebie zaraz ktoś inny dotknie, bo chodzisz za nami. Ostrzegaliśmy cię raz. Raz kozaka? Dobra, człowieku, wypij.
pierdalaj, póki masz czas. Co, ze przychodzi się mogę? Z czego ty się cieszysz? Cześć, kurwa. No. Z czego ty się cieszysz? I sobie pogadają zaraz. Nie pozdrowia lepiej, no? A co się patrzy do tyłu teraz? Z nami. Jesteś taki mądry? Słuchaj, chodziłeś za nami przez cały dzień. Teraz sprawę załatwimy inaczej. Próbuj. Słuchaj. Za mną idziecie. Idź. Trzeba było nie pamiętać. Ja was przepraszam. Idź. Nie, no. Nie masz. Dawaj. Ale co ty uciekasz? Łapcie go. Oni go już złapali. Oni go już złapali. Nie ma co wiedzieć. To on już leży na ziemi. To jest chwila. Pa, leży tutaj. Zobacz. Dobra, teraz przepraszasz? A wcześniej co było? Jakieś durne uśmieszki? Cały czas? Przez cały dzień? Teraz już nie jesteś taki mądry, że możesz za nami chodzić, co? Wejdźcie na ulicę, co? Nie, nic nie dorujemy. To jest dopiero początek. Po co za nami chodziłeś? Ostrzegaliśmy cię, raz ostrzegaliśmy. Z czego się durno cieszyłeś? Dobra, dawaj go bierzemy do bagażnika i tyle z nim, nie? Wyciągaj te walizki. Ale po co? Wyciągaj, nie dyskutuj, bo to nie ma sensu. Im więcej wyciągniesz, to będzie miał wygodnie. Ty, ale ty z centrum miasta to nie jest przypał? Nie. A widzisz tu, żeby był jakikolwiek przypał? Jak nie, widzisz, nikt do nas nie podchodzi. Dobra, wyciągnij jeszcze tą jedną, wystarczy, czy wtedy byś chciał. Luksus mieć jakiś nie ma tak w życiu. No. Potem te walizki na siebie nałożysz, nie? Dobra, no i pakuj. Ładuj się. Jak to? Normalnie, no tak to. A co myślałeś, że biznes klasą będziesz jechał? Masz kocyk. Ładuj się, nie ma czasu, człowieku. Czek! Przecież co ty, przecież jak ktoś go zobaczy, to nas dotrzyma. Zamykaj i leci. Mam zajebisty pomysł, ty umiesz po ukraińsku, nie? No. Dawaj do auta i że niby przez telefon gadasz, że chcą go wywieźć do lasu. Wywozić cię do lasu. Nie, tak to nie. Dawaj, normalnie, chodź, idziemy do auta i będziemy gadać. W Warszawie my. Надо в лес, короче, закопать одного долбоеба, пидора, сука. Да. Он уже багажник, короче, мы в центре сейчас будем на лес ехать. Понял? Ага. Ну, с Волыной, короче, заряжен пить. Все, давай, пока. Ну, załatwiono. I tak nie wyjdziesz! Nie ma wyjścia. Żadnej pomocy nie otrzymałeś. Dobra, lecimy! Dobra, jedziemy. Do lasu lecimy z sobą, nie? Jakiego lasu, kurwa? Dobra, wy z nami dalej nie idziecie. Idę tylko ja, konserwator i kamerzysta może z nami iść nagrywać. No dobra, wypad! Dobra, bez ale. No zostaniemy później na kamerach. Wszystko będzie jasne. Trzymaj się, muś. Lecisz. Ale co? No dajesz, kopiesz, wiesz. No ale z chlebkiem, z życiem, człowieku, tak to będziemy tutaj całą noc siedzieć. Dawaj. Pomagam was. Przestańcie, Boże, darujcie mi to. Że mam dziewczynę, rodzinę, co matka w ogóle pomyśli? Ale ty wcześniej myślałeś? Kochany, trzeba pomyśleć. Mordo, weź mi zrób zdjęcie, bo ja chcę z nim... Stań tu ładnie tak z tą łopatą. Koleżko nam zdjęcie jeszcze zrobi na pamiątkę. Nie trzęś się tak, bo krzywo będzie. Uśmiech ładny. Uśmiech powiedziałem. Dobra, dawaj, jedź. Błagam was, przestańcie, kurwa, co ja mam zrobić, żebyście przestali, darujcie mi to, kurwa, naprawdę. Kopać dziurę, głębiej. I żadne, kurwa, kopać, ja wszystko zrobię, naprawdę. Jedziesz, nie drażnij nas. Dawaj i kop. Dawaj. Ty, czujesz? Ty, zesraj się w gacie? Może? Nie ma może, tylko się odpowiada, tak jest, proszę pana, zesrałem się w gacie, jak się zesrałeś. Tak. No to dobra, to już nie możesz iść. Nara! I nie przychodź więcej. Nie widzisz? I będzie spokój, tak się sprawy załatwia. Nie? Haha, żółwik.